Święty Boże, witajcie. Mamy dzisiaj środę, 23 października. Posłuchajcie fragmentu z listu Świętego Pawła Apostoła do Bracia, słyszeliście przecież o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została tajemnica, jaką pokrótce przedtem opisałem. Dlatego czytając te słowa, możecie się przekonać o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez ducha, świętym jego apostołom i prorokom. To znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Jej sługą stałem się z daru łaski udzielonej mi przez Boga na skutek działania Jego potęgi. Mnie zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych została dana ta łaska. Ogłosić poganom jako dobrą nowinę, niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, stwórcy wszechrzeczy. Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga przez Kościół stanie się jawna, zwierzchnością i władzą na wyżynach niebieskich. Zgodnie z planem wieków, jaki powziął Bóg Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. W Nim mamy śmiały przystęp do Ojca, z ufnością dzięki wierze w Niego. Cień moją uwagę w tym fragmencie zwraca zwrot. W Chrystusie mamy śmiały, odważny przystęp do Boga Ojca. Najgłębiej, najprawdziwiej możemy spotkać się z Jezusem w Eucharystii. Chrystus najbliżej jest. Z nami w Eucharystii. To przez Chrystusa mamy odważny dostęp do Boga Ojca. To, że Kościół ma sens, że trwa, że trzyma się, to jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki żywej obecności Jezusa w Eucharystii. Bo tylko dzięki Jezusowi, dzięki Jego obecności w Eucharystii, możemy spotkać się z Bogiem twarzą w twarz. Niech Was, Błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty, dobrego dnia. Szczęć Boże.